Dobra, panowie, to który idzie mu powiedzieć, że ma wejść do klatki? Ja nie! Ja wczoraj po nim kupy sprzątałem! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnej recenzji, w kolejnym filmiku na moim kanale. Spotykamy się dziś znów w serii KBL, czyli Kiedyś było lepiej. I spotykamy się dziś z zestawem 6076 Dragon's Den, moi drodzy. 90. bodajże trzeci rok, jeżeli się nie mylę. Piękna seria, spójrzcie w ogóle, Kiedyś było lepiej. Taka ciekawostka, moi drodzy, tak duży zestaw. Wiecie, w ile on jest krokach zrobiony? 21. No kurczę, dziś mam wrażenie, że polibagi są robione w 21 krokach, to więc trochę pokazuje zmiany czasowe, jakie tutaj nastąpiły, moi drodzy. Całkiem ciekawa, całkiem fajna, duża instrukcja, jak widzicie, duża całkiem książka. 21 tylko kroków, pomimo tego, że zestaw składa się z naprawdę wielkiej ilości kloców. I spójrzcie, tutaj się z nami nie cackano, nie podpowiadano nam, jakie klocki mamy sobie przyszykować. Po prostu nagle jeden obrazek, nagle drugi. I czasem, jak budując, to czułem się tak, wiecie, jak na takiej grze porównaj obrazki, znajdź różnicę, jak to w Amicie bywa, czy w innych tutaj gazetkach. Patrzymy na dwa obrazki i gdzieś się coś nowego pojawiło, tam trzeba coś dodać. Całkiem ciekawy narożnik. Spójrzmy, jaki duży ten narożnik. Ja się przyznam, nigdy się z tak dużym narożnikiem nie spotkałem. Kiedyś tłumaczyłem, po co są narożniki, ale zazwyczaj były małe w tych instrukcjach. Po co aż tak duży? A tu przynajmniej mam trochę jasność rozjaśniającą nam, po co były te narożniki. Jakieś punkty zdobywaliśmy w 93 przynajmniej. No wow, 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 moi drodzy. Tak oto to właśnie instrukcja. Spójrzcie, jaka fajna grafika, jakie zdjęcie, to wszystko było prawdziwe oczywiście, bo w Photoshopach tutaj nie ma gadki, gdzieś to aranżowano naprawdę, tak, takie tyły i robiono na im zdjęcie. Moi drodzy, czym jest ten Dragon's Den? Zacznijmy sobie od omówienia samego zestawu, oczywiście od okrążenia sobie tego zestawu. Jest to po prostu, jak widzimy, całkiem spora konstrukcja. W skałach gdzieś tam zbudowana jakaś mikroforteca i przy okazji drabinka na górę i przy okazji jest to taka skrytka, gdzie był chowany właśnie smok. Spójrzmy, tu mamy takie oto drzwi, no i tu mamy tylnią bramę do smoka prowadzącą, która oczywiście się otwierała. Tutaj mogliśmy z jednej strony wprowadzić smoka. Oczywiście, nie myślę, że to było robione po to, byśmy mogli smoka wprowadzić z dwóch stron, ale po prostu by zestaw był przejrzysty. To jest oczywiste dla mnie jak najbardziej, że to był taki tego sens. Tu schodki prowadzące prościuteńko nas na górę, później przechodzące w takie fancy schodki. Tak jest, moi drodzy, to jest jeden absolutnie element. On jest zaczerpnięty, czy później był w serii Belleville chyba i ogólnie Paradisa, ale to są jedne schodki, a i takie udoplewianie się pierwsze etapy. Wchodziliśmy sobie tu na górę i tu było takie centrum. Może nie nazwę tego centrum dowodzenia, gdy zbyt wcześnie na takie rzeczy by się działy, ale jednak tutaj można było patrolować, widzieć wszystko z góry, widzieć, co się dzieje. Fragment drzewa jest również wbudowany w tę konstrukcję. Jak widzimy tutaj, prócz skałek, to wszystko było w naturalnych warunkach robione, czyli drzewo nam tu wyrasta i jest ok, i wygląda to pięknie. Krzaczki, no i druga krata z przodu. W przeciwieństwie do tej tylniej, ta otwiera się nam do góry. Całkiem ładnie się trzyma, mimo, jak widzimy, lat. No i w środku tutaj mógł właśnie być z nas smoczek. Mógł, musiał właśnie. No bo jak już mówiłem, jaki też miał wybór. No był tu zapędzony i tyle, moi drodzy. Miał tu jakieś takie okienko, ale za bardzo przez nie mógł uciec. Miał też, widzimy tutaj, no właśnie, te drzwi z tyłu, którymi co prawda pewnie wchodził tylko oczywiście człowiek, by dać mu coś do jedzenia. Czy był sens, bo mógł przez tą dziurę mu rzucać? No cóż, moi drodzy, smok się nam tu mieścił luźno, więc nie ma co dzwonić do, wiecie, oprączu zwierząt, że miał tu źle. No i był tutaj też skarb i mógł go chronić. Więc czy on był tu przetrzymywany w ramach jakiegoś handlu nielegalnego smokami? Czy właśnie może po to, by pilnować tego skarbu? Tego już się, moi drodzy, nie dowiemy, bo tej serii już dawno nie ma od 93, ale możemy się domyślać. Patrzcie, jak pięknie tu się ten smok mieścił. Nie ma więc mowy o żadnym łamaniu praw zwierząt, moi drodzy, absolutnie. Zamykamy jednak tutaj te miejsca i oglądamy sobie, co tutaj się dzieje innego. U góry mamy, widzimy, nie tylko szarą papuszkę, która, nie wiem, jakimś sępem może tu jest, no chyba też nie, nie wiem, co to jest rodzaj ptaszka. No i tutaj głowę konia, właśnie nie tyle głowy konia, to coś takiego, co się nakłada na głowę konia, więc spokojnie, też nie dzwońcie do obrońców zwierząt, że głowa konia tu wisi. Moi drodzy, ale oprócz tego była to ista forteca. Dlaczego? Gdyby doszło tu do jakiegoś napadu, ataku i tak dalej, patrzcie, co można było zrobić. Skała nam się unosiła i było tutaj wyjście, była tutaj ucieczka. Gdyby jakimś cudem ktoś otoczył to miejsce, jakoś tu się dostał, próbował ich tutaj, wiecie, zasiekać i tak dalej, zawsze była tutaj taka opcja ucieczki w skale ruchoma.
piękny system, jak na lata 90. Wow! Naprawdę, moi drodzy, drabinka, byśmy, mówię, mogli z boku sobie również wyjść tutaj na górę i pewnie stąd oszczepować, strzelać, rzucać kamieniami przeciwnika. Tego krzaczka nie ścieli, co może im troszkę przeszkadzać, ale oj tam. No i tutaj z tyłu jeszcze raz widzimy, szkoda, że tutaj nic nie zostało umieszczone, no bo aż by się prosiło o chociażby jakiś stół, stołeczki, coś do siedzenia, nie mówiąc o ognisku. A tak to otrzymujemy tylko puste skałki w środku, co trochę jednak boli, ale nie zapominajmy, że i dziś Lego od tyłu te konstrukcje ma fatalne, moi drodzy. No i jeszcze raz wam pokazuję te drzwi, przez które mógł ktoś wejść do tego smoka. Coraz częściej myślę, że on faktycznie mógł być jednak oswojony i mógł jednak po prostu tego skarbu tu strzec, a przy okazji z nimi walczył. No tutaj ma też taką wielką dziurę, ale przez nią się średnio mógł wydostać, bo chociażby go tutaj, o widzicie, ogon blokuje, moi drodzy. Także też nie mógł się przez tą dziurę wydostać. No cóż, na pewno mamy pewność, że nam nie uciekł, moi drodzy. I jak już mówiłem, schodki, później duże schodki do góry, ale przyjrzyjmy się, co było na samym szczycie. Również troszkę boląca, skałka pusta w środku, no rzucało się to w oczy. Szkoda, aczkolwiek zabudować to faktycznie było ciężko. To piękne drzewo, ładnie naprawdę to wyglądało, duża ilość liści. Pochodnia zrobiona też w taki sposób, troszkę jak widzimy tutaj karykaturalny, no bo sami spójrzcie, no po prostu jest to płomień wystający ze ściany, aczkolwiek na takim ciekawym ramieniu nic więcej. Miecz z tej strony też dziwny, bo tu powinien być bardziej jakiś łuk albo włócznia, uważam, żeby mógł zostać we wrogów z tej góry. Dużo tu ciekawych takich czarnych elementów zamkowych, jak widzimy. O, fajna wieżyczka, a na szczycie wieżyczki, moi drodzy, co się znalazło na szczycie wieżyczki? Piękna materiałowa flaga, tak jest. Ze smokiem, z jednej strony zdrukowana, z drugiej pusta, na takiej oto dzidzie. Naprawdę prezentowało się to fantastycznie. No i oczywiście ta miejsce nie byłoby tym miejscem, gdyby nie ludzie. Miejsce tworzą ludzie, moi drodzy, pamiętajcie. A propos jeszcze flagi. Flagi były dwie, aczkolwiek w zestawie brakło mi tu jednego klocka, lancy, na której ona powinna być. No i sami się przyjrzyjmy, ta akurat już była dwustronna. No i to jest dokładnie ten smoczek, którego mamy tutaj. Ten smoczek, jak widzicie, prezentuje się tak. Czerwone skrzydełka, tutaj cztery study, by ktoś mógł usiąść. Ogon od aligatora, więc on się ruszał. Oczywiście on się też wyciągał, bo to jedyny element, który się wyciągał. Prócz buzi miałem powiedzieć, więc wiecie. Prócz buzi, bez której wyglądał, no, dziwnie ten smok. Dziwnie. Tu miał taką dziureczkę. Po co mu była ta dziureczka? No właśnie, moi drodzy, po to, by wsadzić mu płomień, by mógł płomieniować swoich przeciwników. No w sumie też przesadziłem, bo rączki też są wyciągane. Spójrzcie, tu ostre elementy, ostre łuski, tak samo jak i łuski tu na klacie. Study by mógł stać, dziura spod spodu, więc to chyba była jednak dziewczynka, moi drodzy. Tutaj oczywiście u góry jeszcze piękne wykończenie. Uwielbiałem te smoki, no nie umywają się absolutnie swym pięknem do tego, co mamy dziś, moi drodzy, z Elfsach czy w innych seriach, chociażby Ninjago. Nie, to był piękny smok. To był piękny smok z Lego, moi drodzy, i tyle w temacie. Prócz oczywiście tamtego było jeszcze tu kilku wojaków, kilku żołnierzy. No i cóż, moi drodzy, kilku elementów mi tu brakuje, ale omówmy to, co mamy. Mieliśmy maga. Maga takiego już u mnie w recenzjach mogliście spotkać. Aczkolwiek nie maga w pelerynie, czarnej pelerynie. Tak jest, peleryny kiedyś wyglądały tak, moi drodzy. Czarny jeden element w ten sposób wyglądał. Tu ma jakąś sakiewkę ze skarbikiem, broda jak u Mikołaja. No i taki oto klocek, pięknie nadrukowany. Pięknie mi się też zachował, sami przyznacie. Klocek tu z jakimiś magicznymi chyba czarami, miksturami być może, ale różdżka mówi nam, że jest to magiczne. No właśnie, różdżki mi tu niestety brakło. No i właśnie, moi drodzy, a propos peleryn, to mamy taki przekrój, bo z jednej strony ten ma plastikową pelerynę, a zaraz obok znajdujemy kolejnego rycerza, który już tą pelerynę ma normalną, materiałową, dokładnie z tym samym nadrukiem, który mamy na flagach. To potwierdza, że to są jacyś prawdziwi rycerze, a nie podrabiańcy, którzy kupili sobie gdzieś ciuszki na targu, wiecie, jakieś miksy i tak dalej. Pelerynka zachowała się ciut gorzej niż tamte elementy, plecki niezadrukowane, na klacie spójrzmy. Jakiś dzik. Nie, no oczywiście, moi drodzy, to jest smok. Ja też na początku myślałem, że to jest w ogóle jakiś dzik, no bo spójrzcie, jak to wygląda. To jest smok. Tak wyglądały smoki, moi drodzy, w średniowieczu, nie dziwcie się. Rudy, bujny wąs, rude bako, brody. Taki oto fajny hełm. Jaki ciekawy, że tu po bokach w tych dwóch dziurkach mogliśmy również coś
umieścić. No i u góry taki oto klocek. On nie pierwszy raz się, chociaż nie wiem w jakiej kolejności puszczam te recenzje, ale wydaje mi się, że u mnie na kanale już mógł być. Świetny element smokowy, no przefajny, moi drodzy. A jeszcze tu mogliśmy coś wcisnąć, zapominajmy. Również drugi rycerz ma taki hełm. Niestety tu brakło mi tych właśnie pobocznych rzeczy, ale spójrzmy, jak ładnie zachowana buźka i jaki wesoły uśmiech. No taki rycerski rys twarzy jak bumcyk, moi drodzy. No i on również ma smoka, ale całego. Ale smok już chyba był u mnie na kanale, więc nie powinno was to dziwić. Więc spójrzmy, jaki tu jest dziwny ten smok. Tył znów niezadrukowany. I zupełnie, moi drodzy, randomowy rycerz, zupełnie normalny. Aczkolwiek zaprezentuję wam tarczkę, bo na niej znów spotykamy tego samego smoka, choć ciut inaczej narysowanego, moi drodzy, ale prezentował się naprawdę fajnie. Sam fakt tej dużej tarczy prezentował się naprawdę ładnie. Stary mieczyk, bo dziś dawno chyba takich nie kojarzę mieczyków. No i również narysowany dzik, oczywiście smok mam na myśli, ale mówię specjalnie dzik, na jego emblemacie. No i taki ciut wieśniacki wyraz twarzy. No z Wiedźmina on się wyrwał jak bum cyk cyk, moi drodzy. I tak oto prezentował się jeden z piękniejszych zestawów i jeden chyba drugi według wielkości, jeżeli chodzi o to, co ja posiadałem w swojej kolekcji. No właśnie nie do końca, znaczy posiadałem to jest dobre słowo, no właśnie, moi drodzy, gdyż zestaw oczywiście trafił na przystańklocków.pl, mój sklep z klockami Lego. I jak to zestawy z Castle, Pirates czy Western, bardzo szybko znalazł nabywcę. Dwie, trzy halabardy właściwie jeszcze są w zestawie. Bardzo szybko zestaw ów znalazł nabywcę. Nie dziwi mnie to, bo tak piękne zestawy, w tym bardziej w tak fajnych cenach, jak je wystawiam, schodzą naprawdę, moi drodzy, jak świeże bułeczki. A tym bardziej zestawy z 93, które są naprawdę ratosowe, nie są małe i naprawdę na półce mogą zrobić nam piękny każdy poranek, gdy wstajemy i będziemy je tam, moi drodzy, widzieć. Ja wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję, nad kolejnym wspólnym rozpływaniem się nad pięknym zestawem, moi drodzy. Jeżeli lubicie porozpływać nad pięknymi zestawami, szczególnie Castle, no to i raz, no to dwa. No cóż, jeszcze na moim kanale gamingowym nie było nic w zamku, ale kto wie, na kanale z podróbkami też nie. Dlatego wpadajcie tutaj na te filmy, które wam rzucam. Zostawcie subskrypcję, pamiętając, że im więcej lajków, subskrypcji i szumu pod filmem ze starymi zestawami, tym więcej takich zestawów będzie. Tym bardziej, jeżeli będzie to Castle, no to tym więcej Castle będę starał się rzucać, moi drodzy, na kanał. Gdyż tych zestawów naprawdę mam dużo, dużo, dużo i kolejka jest naprawdę długa, a rzucam filmy według tego, jak się wam podobają oczywiście. Więc nie zapominajcie zostawiać takich lajków i wszystkiego. I jeszcze raz dzięki za to, że byliście i mam nadzieję, że będziecie jeszcze przez wiele filmów. Bye!